Magalan, dom wielomilionowej cywilizacji. Minęło 166 lat od momentu, gdy uderzyła kometa, zamieniając wszystko w popiół. Wojna między wolnymi ludźmi a albami dobiegła końca. Hybryda stracił kontrolę nad swoimi armiami i przestał funkcjonować. Albowie stali się wyrozumiali i łagodni. Elex został uwolniony i zaczął ponownie krążyć po całej półkuli spod lodowego pałacu albów. Ale ludzie szybko zapominają. Wiele większych osiedli przypisało sobie zwycięstwo i zamknęło się na problemy innych. Jedynie nieliczni pamiętają te mroczne czasy i dowódcę Jaxa. Moje imię i czyny rozmyły się w legendach i mitach. Wiele lat po wojnie z albami ludzkość rozdarta jest przez pomniejsze waśnie i terytorialne konflikty. Mimo to wciąż panuje pewien niepokój, spowodowany dziwnym, gwiezdnym zjawiskiem, które hybryda przywołał przed swoją porażką. Wiem, że nieznany wróg wkrótce przybędzie. Życie wszystkich świadomych drastycznie się odmieni. Wszelkie moje wysiłki, by przygotować ludzkość na to nieuchronne niebezpieczeństwo, spełzły na niczym. Niejasne, nieznane zagrożenie z nieba szybko stało się dla większości ledwie wspomnieniem. Aż do teraz. Muszę się stąd wynieść, zanim te cholerstwa się mną zajmą.
pora stąd znikać. Tylko spokojnie. Jeszcze nie wyzdrowiałeś po ugryzieniu. Upłynie trochę czasu, zanim odzyskasz siły. Może więc przełóż bardziej wymagające plany na kiedy indziej. Kim jesteś? Mów mi Adam. Uznaj mnie po prostu za przyjaciela, którego przeznaczenie zesłało ci w samą porę. Więcej nie trzeba ci wiedzieć. Co się stało? Powinieneś pamiętać. Byłeś tam. Przybyli najeźdźcy. Zaczęli przejmować nasz świat. Przeobrażać go. Przeobrażać? Naszą planetę przekształca obcy gatunek?
gatunek wybitnie wrogi i niebezpieczny. Czyli są już nie tylko w Karakis. Ich formatory stoją w każdym regionie i zagrażają życiu na całym Magalanie. Nie rozumiemy jeszcze, czego od nas chcą. Póki co szerzą tylko choroby, zabijają i niszczą. Mało obiecujący początek. Coś tu nie gra. Czuję się słabo. Ugryzła cię jedna z tych istot. Najwyraźniej w ranę wdała się infekcja. To jakaś nowa zaraza. Co takiego? Zaraza? Na razie trudno określić jej przebieg, ale ewidentnie stanowi część planu agresorów. Uwzględniając tempo transformacji, ich fauna i flora wkrótce całkowicie zdominuje Magalana. No, świetnie. Poszczęściło ci się. Niewiele brakowało, byś skończył znacznie gorzej. Na twoim miejscu nie kusiłbym losu i trzymał się od nich z daleka. Każdy, kto próbował zetknąć się z nimi bezpośrednio, umierał. Gdzie moje rzeczy? Jeśli pytasz o to, co zostało w chacie, lepiej o tym zapomnij. Udało mi się ocalić zaledwie to, co widzisz. Na ile straciłem przytomność? Na kilka dni odniosłeś poważne rany. Opatrzyłem cię najlepiej, jak umiałem. Dex! Chodź, zabiorę cię tam! Ostrożnie! Dex! Cholera! Tam gdzieś został mój syn! Muszę go odnaleźć! Wobec tego zajmij się tym w pierwszej kolejności. Dlaczego mi pomagasz? Najeźdźcy zwiastują zagładę nas wszystkich. A mimo to mało kto w ogóle ich na razie zauważył. Frakcje za bardzo zaangażowały się w konflikty pomiędzy sobą. I nie dociera do nich, z kim należy walczyć. Oto twoje zadanie, Jax. Na początku potraktują się nieufnie, ale szybko dowiedziesz im swojej siły, inteligencji i kompetentności. Znasz mnie? Starałeś się ukryć za wszelką cenę, lecz nie wszyscy o tobie zapomnieli. Bez twojego wsparcia nie uratuję Magalana. Szukam kogoś, kto poprowadzi ruch oporu. Nazwiemy go szóstą siłą. Będzie to frakcja odrębna od reszty, zorientowana na powstrzymanie inwazji. Wszystko ci pokażę. Spotkajmy się w bastionie na północ stąd. Chyba śnisz. Usiłowałem ostrzegać ludzi już parę lat temu. Nie usłuchali. Teraz stoimy w obliczu całkowitego unicestwienia planety, a wszyscy i tak przejmują się tylko swoimi sprawami. Przestało mnie to obchodzić. Nie brak mi własnych problemów. W porządku. W tej sytuacji najpierw uporaj się z nimi. Pogadamy później. Czy północne wszechserce nadal istnieje? O ile się nie mylę, to tak. Pilnują go berserkowie. Dlaczego cię to interesuje? Przebywa tam mój syn. Ruszaj więc do niego, póki wciąż panuje tu względny spokój. Długo to już nie potrwa. Poinformowałem cię, dokąd się wybieram. Z plecakiem odrzutowym podróżowałbyś dużo sprawniej. Akurat jeden mi się uchował. Proszę. Jak wspominałem, kiedy się przygotujesz, odwiedź bastion. Przed nami sporo pracy. Zaczekam tam na ciebie.
ziemi najlepiej. Mimo to nie ufam temu starcowi. Muszę poszukać uzdrowiciela wśród berserków.